Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Antoni Łopata z magazynu piłkarskiego FC Brenna Nefs. Co prawda, ja głównie to się zajmuję FC Brenną, ale tutaj to są takie właśnie mistrzostwa teraz samych swoich, takich drużyn, wychowanków, więc postanowiłem, że o tym też nagram materiał, bo to jest bardzo ciekawe, taka fajna impreza. Organizatorem jest tutaj Tata KPJ, znany, lubiany taki prezes. I właśnie o tym zamierzam opowiedzieć Państwu. Dobrze, więc przejdziemy dalej. Proszę o zmianę slajdu. O. I tu, proszę Państwa, mamy podział na grupy. Tych grup jest aż 8. One są od literek A do bodajże H, więc drużyn jest w sumie 32. Powinno być 32, ale się rymuje akurat H z 32. Taki żart na rozluźnienie. I przejdziemy dalej. Teraz, proszę Państwa, będzie prezentacja drużyn. O, proszę, następny slajd. Pierwszą drużyną tu jest FC Green Legends. Tutaj prowadzi to prezes Lucky. On jest bardzo szczęśliwy. Nazwiska zawodnikom pozmieniał, tak żeby wszyscy myśleli, że są dobrzy. To różnie to bywa, bo oni dopiero tak zaczynają przygodę swoją. Dobrze. Dalej mamy zespół Graduates FC albo FC. Tu prowadzi Celeron. On chyba procesory kiedyś jakieś chyba produkował. Oni ten turniej, jak dobrze pamiętam, wygrali raz kiedyś chyba. I generalnie on logo nie ma, więc dobrze by było, żeby zrobił sobie takie logo. Kogo my tu dalej mamy? AS Utrata Żbików. No to jest tu ten Tuman, ten od Twera, to jest nowa nazwa, ale to wyniki chyba będą po staremu, no chociaż zobaczymy, co to się będzie działo. Dalej mamy Orby Gereca. No Gerec, no co tu o nim, tu taki gra kotwica i trzeba uważać na niego, bo oni mogą być dobrzy, mogą tu kogoś rozszarpać, prawda, porwać, jak to Orby. Mamy następną drużynę, czyli Hunters FC, to z angielska to chyba dobrze przeczytałem. Oni będą polować, albo to na nich będą polowali, to się przekonamy dopiero w turnieju. Grają również borsuki, to są takie zwierzęta dość duże. Prezes Bors gra już 15 lat chyba w tą grę, więc no coś tam chyba potrafi grać, tak? Następna drużyna to chłopaki debeściaki. Oni mają bardzo dużo, to jest i chyba 2,5 miliona nawet, to jest bardzo dużo. Są nieobliczalni, no lepiej z nimi nie zadzierać. O. MKP Szczecinek 3. Co tu o nich mamy przygotowane? Aha, że Szczecinek 3 to znaczy się, że chyba będą mieli trzecie miejsce, jak dobrze pójdzie. Akademia Serc to jest triumfator ostatnich rozgrywek. Oni longshoty lubią. No i lubi też ten prezes Kotek monetą rzucać i wygrywać mecze. Jak każdy chyba. Następnie mamy KS Sparta Żabrze. Oni to z kolei. Co oni? Gdzie oni są? A, tu jest. Wiem o co chodzi. Tu jest Will Smith. Tu jest ten prezes, tak, na którego musieliśmy czekać. On chyba debiutuje w tym turnieju, umiał grać w piłkę nożną, ale to się okaże jeszcze do końca. The owls are not what they seem. Nazwa bardzo długa, to są sowy po prostu, my ich znamy wszyscy. Wiadomo, Crackers, on tam lubi ciasteczka, tam gra ten Ifsafs Mohamed. Bramki tam kiedyś z Boguszem rywalizował, jak tam jeszcze na początku, a teraz to wiadomo, że Bogusz najlepszy, ale jest taki zawodnik. Iwsach. Następny. PSV Banana Beach. No mieliśmy to, alergię mieliśmy pewnego czasu na tą drużynę, ale ostatnio już nawet z nimi wybraliśmy, więc to chyba przeszła nam ta alergia. Takie tam tropikalne klimaty, sympatyczna drużyna. Yeti. Yeti to jest debiutant, nikt ich jeszcze nie widział, w ogóle nie wiadomo się, czego można w takim razie po nich spodziewać, turniej pokaże.
Olo jest down, tu jest prezes Hans, oni też się uczą dopiero. Hans się zna na rzeczy, więc może coś tam, jak podzwoni do jakiegoś tam Sola, Saula, nie wiem jak to się czyta, to wtedy coś może z tego będzie. Nie, to najbliżej odpadną. Ursynów, PZR Ursynów, tych to bardzo dobrze znamy. Zawsze z nimi gramy, wygrywamy chyba zawsze, chociaż ostatnio to tak już trudniej, coraz bardziej się robi, ale może wygramy znowu. FC Brenna. No to jest wspaniały klub, wspaniały prezes, no i ten Bogus, no to jest mój klub, ja ich kocham, no i co ja tu mam więcej powiedzieć, no to jest mój dom, ja się tu wychowałem, oni to są najlepsi. Fortress Concrete 29, forteca betonowa, kiedyś to było po prostu FC29. Ich też kocham, chociaż tutaj ta gra defensywna to jest taki koszmar, no ale pozdrawiam Jacentego, on tu jest najlepszym człowiekiem ze wszystkich prezesów chyba, ale prezesem to tam takim jest trochę gorszym, tak chyba na następna drużyna. Zambrow Bizons. Tu ten pan, on lubi bizony chyba. One może kogoś tratują, takie mogą być agresywne, chociaż takie tutaj by się wydawało potulne. Czas pokaże, nie wiem czego się mogę spodziewać. Górnik Mikulczycy, następny co, loga nie ma. Tu jest wielki plac budowy, ale to Dondi ogarnia. To z tego będzie jakiś potwór, z tego kiedyś powstanie prawdopodobnie. Martwe dusze, no to jest proszę Państwa, oni są nieśmiertelni. To jest jeden z faworytów bezsprzecznie tego turnieju. Kreska tutaj wszystkim rządzi. To jest legenda po prostu. Następna drużyna, Dziobak CF, zamiast FC to CF. Tu jest Pepe. On gra w badmintona i on ma często pecha, ale teraz ostatnio miał szczęście, więc może wygra jakiś mecz. FC Luboń, mają niebieskie stroje, groźne miny też mają, a do tego jest błyskawica w logo. To się ich trzeba bać. Koniecznie. PSV Wrocław. To tu jest SL zdublowany, to chyba jakaś pomyłka. The Yellow King. Terapia. No to jest taki trochę nasz tutaj zadziorny, taki on tam o tym Boguszu się przechwalał, że tam jakiś ktoś tam lepszy. Nie wiadomo czego się można spodziewać po tego typu ludziach. Przyjdziemy mu się na turnieju. Zawisza, nasi przyjaciele z Bydgoszczy. Pozdrawiam Mirja, pozdrawiam Janka Panaka. To jest taki klub zaprzyjaźniony. Niech żyje Bydgoszcz jak najdłużej. I Panak i Mirio. Ultraszreniawa, no tata KPJ tutaj zamiast spać to woli opisywać mecze, on jest organizatorem, no i taki naszym przywódcą duchowym, no ciekawy klub, no szkoda, że tego Sidwe sprzedał, byliby lepsi, gdyby nie sprzedał, ale to już jest jego decyzja. Białe Fale, oni nie lubią Szreniawy i pewnie z nimi wygrają za karę. Klub taki ciekawy bym powiedział. White Surf to jest surfer chyba, z tego by wynikało. Chociaż nie wiem, zobaczymy. Poznański Czerwiec. Tutaj to jest kolejna legenda. Powróciła do nas ostatnio, tutaj prezes Pablito. On no, może być za chwilę najlepszy, jak sobie przypomnie, jak się gra w tego hotika. Chiva. Prezes Buchara, on się bardzo stara, czasem mu wychodzi nawet, więc może zaskoczyć wielu. Co ja tutaj robię? Tu prezes CZ, klub taki pytanie, klub zagadka, taki trochę niezdecydowany, ale sympatyczny bardzo. Jos ma najkrótszą nazwę, są dobrzy, ale udało nam się z nimi zamisować nawet. I tam gadał jeden, to gra tam, bo chyba on do reprezentacji się nadaje nawet. Zwróćmy na niego uwagę. Polpetoni Pazi. Czyli pulpety po naszemu.
Pochodzę z potężnego piłkarsko San Marino. Prezes Scott to jest taki trader zwany. On tam z Nowej Huty. Taki żartownik trochę jest. To wszystkie zespoły. I tu wrócimy jeszcze do planszy tytułowej o tym naszym turnieju. Zaczyna się on w poniedziałek. Będzie najpierw faza ligowa, potem będzie faza grupowa. Nie, właśnie pucharowa chyba następuje. Komu by tu kibicować? No nie wiem komu kibicować. No nie, wybra najlepszy, ale FC Brenna by tu musiała być, jak dla mnie. Chyba tak nie będzie, ale ja tak kibicuję. Zapraszamy w takim razie również do kibicowania. Dziękuję Państwu za uwagę. To byłem ja, pan Antoni Łopata z FC Brenna Nevs.